Siemanko, z tej strony Piotrek z Metalowego Bicia Serca, a dzisiaj ze mną są niesamowicie sympatyczni chłopaki z Frontside. Witam serdecznie. Jest też Mika, proszę bardzo. O. Czyli mamy w sobie łącznie czworo uczestników wywiadu, a spotykamy się z chłopakami głównie z powodu tego, iż planują już jawnie w pełni wydanie reedycji drugiego krążka pod tytułem I odpuść nam nasze winy. Dokładnie tak. 20 lat temu wyprodukowaliśmy ten krążek i teraz go promujemy. Zniknął z list sprzedażowych od jakiegoś czasu. Postanowiliśmy go wydać ponownie. Będziemy go promować na trasie Swider, która rusza już w tym tygodniu. Także jesteśmy mega zadowoleni z tego wszystkiego. 25 sierpnia premiera. A co nadto warto właśnie po takich technicznych uzupełnieniach dopowiedzieć to, że Frontside powróciło na scenę wraz z nowym wokalistą po odejściu poprzedniego. Tak, też ile? 3 lata nas nie było. To był bardzo długi okres hibernacji, ale zdecydowaliśmy się po pewnym czasie, że chcemy wrócić na głód. Grania spowodował, że znowu zachciało nam się, tak jak kiedyś w trakcie młodzieńczych lat, kiedy nas ciągło do grania i tylko o tym myśleliśmy. Nadszedł ten moment odpowiedni po tych 3 latach. Postanowiliśmy poszukać wokalisty. Zjawił się Molly, wiedzieliśmy, że to jest on. Jak się pojawił na płycie, to tylko na próbie, przepraszam, to tylko to potwierdził. I tak oto jesteśmy z powrotem. O właśnie, bo ja mam pytanie, czy ta płyta to będzie tylko techniczne odświeżenie, czy coś jednak zmieniliście, coś dograliście, jak to wyglądało? Mieliśmy coś? Nie. Dogrywaliście się? Nie, nic nie nagrywaliśmy. Nie. Wiem, że to często są takie sytuacje praktykowane, że zespół przynajmniej zmienia chociażby mastering płyty. My postanowiliśmy na, jeśli chodzi o płytę kompaktową, to nawet forma edytorska jest identyczna. Longplay będzie wydany po raz pierwszy. Forma edytorska kasety też jest przygotowywana od podstaw. Natomiast jeśli chodzi o warstwę muzyczną, samo brzmienie, nie zmienialiśmy nic. To jest dokładnie to samo, co było wydane 20 lat temu. Dobra, to skoro będzie to samo, to podzielcie się może z nami jakimiś wrażeniami. Jak to zapamiętaliście? Czy macie może jakąś wyrazistą, nie wiem, pamięć, wspomnienia z tego okresu, jak to wyglądało? Ja mogę coś powiedzieć, bo ja jej nie nagrywałem, bo jeszcze mnie wtedy nie było w zespole Frontside, ale miałem przyjemność krzyczeć tam w jednym utworze, bodajże Krwawy Dosz Oczyszczenia, przed wejściem, przed numer i tam mi się udało coś tam zrobić. Z mojej strony tak to wyglądało. My jakby bardzo dobrze wspominamy ten czas, bo to był czas, kiedy zespół był na dorobku, szukaliśmy swojego brzmienia, byliśmy totalnie zainspirowani szwedzką szkołą death metalu. Bardzo nam podobało się brzmienie zespołu Dismembera, The Gates czy Entombed. Ze sceny hardcore'owej podobne brzmienie, bo też Sunlight Studio miał zespół Refused. I jakby to nas totalnie inspirowało, chcieliśmy to przeszczepić na nasz grunt, na nasze riffy, na naszą muzykę. Nie mieliśmy pojęcia, że to charakterystyczne szwedzkie brzmienie jest wynikiem fuza, który nazywał się heavy metal. Taka malutka kosteczka, która spowodowała, że ten sąd został rozprzestrzeniony po całym świecie. My sądziliśmy wtedy, że to jest wynik nagrywania gitar na headach i piecach basowych. Tak też uczyniliśmy, dlatego to brzmienie na albumie I odpuszczam nasze winy jest dosyć charakterystyczne, natomiast no, zostało osiągnięte w zupełnie inny sposób niż Szwedzi. To nas wtedy odróżniało. Korzystaliśmy też z pieców basowych na żywo. To już ty się na to załapałeś, tak. Ale nam się to nie sprawdziło zupełnie. Mieliśmy heady gitarowe, a piece basowe, jednak pasmo przenoszenia dźwięków gitarowych to jest zupełnie inna bajka. Darek pewnie więcej o tym powie, bo... Tym bardziej, że strój był bardzo niski, więc te rejestry, które później się łączyły z kolumnami basowymi, słabo się wykręcało na koncertach, więc wróciliśmy później do pieców gitarowych, opiszeliśmy strój, ustaliliśmy wszystko później w piecach, żeby brzmieć należycie. I co? No, album kolokwialnie zrobił robotę. To była nasza pierwsza płyta dla firmy Mystic. Promowaliśmy ją na trasie z kim? No to byliśmy wtedy. Pierwsza trasa z Behemothem, tak? Pierwsza była z Vaderem. To był pierwszy Blitzkrieg, to była już promocja płyty albumu Odkurzam nasze winy. Potem była trasa z Behemoth. Oni promowali wtedy Zoski jak Kultus, chyba. Tak, Zoski jak Kultus. My byliśmy też zespołem, który z nimi jeździł, także trasa miała potężne wsparcie
w postaci tras koncertowych i wsparcie medialne w postaci firmy Mystic, też tam wynikiem tego były też koncerty. Przed Iron Maiden zagraliśmy w Hali Ludowej, czy Tysiąclecia we Wrocławiu. Ludowa lub Tysiąclecia, bo nie wiem, jak się nazywa. Hala Ludowa. Tak, to był Darka debiut, może sam opowie, jak mu poszło. Super mi poszło, super. No tak mu super poszło, że mieliśmy koncert nagrany na taśmie i jak chcieliśmy to zrzucić kiedyś, żeby mieć gdzieś tam po prostu w plikach historycznych, które moglibyśmy teraz na przykład na bazie sentymentów wykorzystać, przypominając nasze 30-lecie, no to Darek gdzieś tą taśmę zapodział. Zapodziała się najpierw, potem zginęła, a teraz już jej zupełnie nie ma. Nie ma dowodów na to, że wszystkie jego solówki były obok. No jeszcze też przytrafiałem takie sytuacje, bo kiedyś w Krakowie zagrałem cały koncert Z rozstrojoną struną, w ogóle inaczej, jedna z sześciu była inaczej nastrojona. Czyli da się. Koncert może wszystko. Tak jest. Jeszcze o czym warto wspomnieć z materiałów, może nie archiwalnych, ale takich ważnych, które jednak nie zaginęły, bo internet pamięta, a to gdzieś tam do internetu trafiło na YouTubie. Tworzony przy użyciu wówczas charakterystycznej technologii teledysk do utworu Bóg stworzył szatana. Poproszony kalektwem, rozkazuję prażać się w błocie. Muszę mieć zamknięte jedno zdanie. Nie bronić się, umrzeć, zapomnieć. Tak, tak, to był czas VHS-u i te kamery z powodzeniem, my myślę, że pomagały wielu, wielu kapelom, nie tylko nam. Chyba obróbka wideo też wtedy raczkowała w domowych warunkach, ale należy tu wspomnieć o tym, że gdyby nie kwasu, to ten klip nie wyglądałby tak, jak wyglądał, bo on był bardzo inspirowany teledyskami, które wtedy latały w Avengers Bros. Na MTV. Głównie to były teledyski, no już nawet nie trash metalowe, tylko wtedy death metalowe. Na pewno w Morbidenze, nasz Vader, jak wypuścił Dark Age, to właściwie no, to była potężna inspiracja. No. Pierwsza muzyczna, po drugie to wideo też zrobiło robotę. Chcieliśmy się zbliżyć jakoś do tego, co właściwie wtedy zespoły z Ilek prezentowały, bo one zalewały ten program w MTV. Ale tak, taśma chyba 8 mm VHS. Jedno popołudnie, wizyta pod kościołem, wizyta na cmentarzu i tak w Kanciapie i udało się to wszystko. Wszystkie miejscówki polegać. Dla metalowca ważne byłyby to. Tak. Wszystkie miejscówki były odwiedzone, a jeszcze co warto wspomnieć w ramach reedycji, iż reedycje wydaje się również we współpracy z Mystic Productions. Tak jest, to jest bardzo mocna współpraca od 20 lat. Tak, 20 lat. No fakt, to też mamy tutaj. Bardzo dużo rocznic mamy w tym. Taką rocznicę ładną. Mamy 30-lecie, 20-lecie albumu Otóż na Nasze Winy, 20 lat. Ja jestem w zespole 20 Darek lat. Jest w zespole i 20 lat jest od trasy z Vaderem Blitzkrieg. No i chyba 20 lat też wychodzi na to współpracy z Mystic. Tak jest. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak dziękujemy jest. Za wszystko. Tak jest. Z tego miejsca dziękujemy za wszystko. A jak już tak wracamy do może nie początków, ale pełnych albumów, to powiedzcie mi może skąd się wzięła sama nazwa Frontside, bo to, że z Sosnowca to można wyczytać, ale gdzieś ta etymologia nazwy zawsze umyka. To też znowu ja może powiem. Byliśmy bardzo pod wrażeniem zespołów ze sceny crossover, hardkorowych, skatekorowych. Sami próbowaliśmy własnych sił na deskorolkach, na szczęście to trwało tylko chwilę. Ja pożegnałem się z deskorolką wtedy, kiedy kolokwialnie się wyjebałem zjeżdżając z górki i nie mogłem spać ani na brzuchu, ani na plecach, tak byłem pobijany. I to była po prostu... Nie spałeś. Nie no, spałem, no, ale było ciężko, nie mogłem spać po prostu. Nie dokuczaj mi. To była jedna... Frontside to jest nazwa jednego z głównych trików na deskorolce po prostu. Ona ma tam kilka nazw, to się dalej rozwija. Ale to jest ta pierwsza podstawowa sztuczka na deskorolce. Gdyby nie Suicidal Tendencies, to byśmy pewnie na to nie wpadli, a to jest też jedna z naszych głównych inspiracji, a to był zespół, który bardzo gloryfikował jazdę na deskorolce. Okej, okay, dobra, a jeszcze gdzieś tam odkopaliście archiwalny z 2001 roku taki afisz Ogień i Furia, który opatrzyliście komentarzem Zmierzch czasów, kiedy scena hardcore nas jeszcze akceptowała. O co chodzi?
Darek, mów. To 2001, to nie było na świecie. No jak nie było? Żeby nie grałem sami z tysiakami? Nie. To znowu ja muszę powiedzieć. To był plakat z koncertu z zespołem 1125 i to były lata, kiedy jeszcze nie wydawaliśmy, właściwie to było chyba zaraz, chwilę po tym, jak wydaliśmy płytę 2001. Tak, to było po speechie z zespołem ze Złotowa 1125 i to było po premierze, albo w okolicach premiery pierwszego albumu naszej Złotowego i Pana Wieku. I wtedy jeszcze faktycznie graliśmy, jakby byliśmy częścią sceny hardkorowej, graliśmy koncerty z bandami hardkorowymi, natomiast jak już rozwinęliśmy skrzydła na oficjalnej scenie, kiedy nasze płyty były w Empikach, były w sklepach muzycznych, mediamarktach, to jakby scena hardkorowa powiedziała, że się sprzedaliśmy i już nie jesteśmy jej częścią. A ty co chciałeś? Chciałem powiedzieć, że miałem epizod właśnie w 1120. Tak. Przed właśnie w Londynie. To było przed tą płytą. Przed tą płytą, tak, bo tak. Tak. Epizod, czyli co? Chodziłeś z kimś chłopaków? Jeździłem do Złotowa na próby. No bo tak epizod miałem, epizod. Epizod się źle kojarzy. Po koncercie można też mieć epizod. A to chyba trochę dwa różne epizody. Tak. Zaliczyłem dwa różne epizody. I na płycie Next Wars 1125 miałem przyjemność wystąpić. Bo jeszcze byliśmy częścią wtedy sceny hardkorowej. Tak. Dobra, panowie, a słuchajcie, z ciekawości, czemu akurat i Odpuść nam nasze winy trafiło na waszą chęć odnowienia tego krążka, a nie któryś z późniejszych? No bo tak naprawdę od tego się wszystko zaczęło. Tu wtedy maszyna nabrała rozpędu. Tak jak wspominaliśmy, były trasy z Vader, były trasy z Behemoth, płyta była ogólnie dostępna. Mieliśmy bardzo dobrą współpracę z Mystic, bo tu trzeba przyznać, że wcześniej wydawaliśmy płytę w Metal Mind, naszych Królestwo Potęga i Chwała Wieki, i tu nie było wsparcia wytwórni żadnego. Tu nie było jakby organizowania żadnych wywiadów, żadne koncerty za tym też nie poszły. Problemy były do tego stopnia absurdalne, że ja pracując w drukarni wydrukowałem plakaty promujące swój frontside i oni nie chcieli ich przyjąć, żeby rozdysponować przez swój sklep internetowy. Wtedy internetowy już wtedy ten sklep. Wpadłem na pomysł, żeby chociażby pakowali paczki, które wysyłałem klientom i oni nie chcieli tego zrobić, więc to już nam mówiło bardzo dużo o tym, że tu współpracy nie będzie, współpraca owocna to w ogóle trzeba odłożyć na półkę gdzieś głęboko. No i tak się właściwie skończyło. Rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron po tej jednej płycie, a potem nam się wszystko ułożyło. Więc dobrze przypomnieć się ludziom akurat pewnie od tej dla wielu też najważniejszej płyty. Okej, a nie tylko najważniejsze z powodu takiego, że był to kamień milowy dla Frontside, bo zrobiło sobie wejście na szersze salony ekstremalnego metalu, ale też dlatego, że album ów w 2003 roku, poprawcie mnie panowie, jeżeli się mylę, otrzymał nagrodę Fryderyka w kategorii Hard and Heavy. Ja właśnie, otrzymał. Świetna wycieczka. No mów to jestem. Bo na tej, ja za dużo mówię. No bo na tej imprezie już byłem. To już było po dołączeniu do zespołu udaliśmy się do Warszawy, gdzie totalnie nie byliśmy przygotowani na to generalnie, że dostaniemy taką nagrodę. Pojawiliśmy się tam jako, jak wiem, może nie intruzi, ale jakoś ktoś, kto niespodziewanie może taką nagrodę dostać. I byliśmy akurat na innym piętrze, kiedy ogłaszano te nominacje, no i okazało się, że Frontside jest zdobywcą tego Fryderyka, także było to miłe zaskoczenie, no i też jakaś taka nagroda, która gdzieś tam pozwoliła nam zwróciła uwagę też mediów też tutaj tak. Lokalnych, bo mieliśmy później masę wywiadów takich lokalnych i to jakoś szczególnie na popularność nie przełożyło się, natomiast to jest zawsze miłe, warte odnotowania. Ludzie, którzy nie siedzą ściśle w muzyce metalowej, to na pewno bardziej to szanują niż jakąś recenzję, która recenzuje album w jakiejś, powiedzmy, prasie metalowej. Ale na uwagę zasługuje fakt, że byliśmy podczas Fryderyków pijani, ponieważ był tam alkohol za darmo, więc jeśli gdzieś jest alkohol za darmo, to my bardzo chętnie tam przyjdziemy. Tak, a myśmy wzięli swój alkohol, bo myśleliśmy, tak, że alkoholu tam nie będzie. Mieliśmy po drodze, no nie mieliśmy dokładnie, tam. Mieliśmy po drodze, dobra. Przyjechaliśmy już wypici, tak. Na dole piękne hostessy rozdawały Bacardi wtedy, tak. Więc upiliśmy się totalnie, a potem się okazało, że jeszcze wygraliśmy nagrodę. Dokładnie. Więc świętowaliśmy podwójnie. Tak. Więc podwójnie świętowaliście, panowie, jest to naprawdę
Ciekawa historia. Ale darmo nie odmawia nigdy, na przykład. Nigdy. To nie, ja nie pamiętam wyjątku w ogóle. Od tamtego czasu. Od tamtego czasu. Bo teraz akurat nie pijesz, ale jak zaczniesz pić, to lecz. Bo wracając do tej prasy, to na pewno były jakieś artykuły w Zagłębiowskich Zagłębiach. Tak. Astyk był. Tak, prasa Zagłębiowska, prasa Katowicka, Dziennik Zachodni, pamiętam, Wiadomości Zagłębia. Tak, tak. No pojawialiśmy się gdzieś w kontekście zespołów popowych też i my. O, może tak. Jakie wiesz, bo jedno jeszcze będę była. Daj Boże. Nie, Kec. Popcorn. Sukces. Sukces. W Popcornie byliśmy, tak. Byliśmy w Popcornie, tak. W Popcornie i w Bramie byliśmy. Brawo, tak. Jesteśmy zespołem z Popcornu i z Bramą. Tak. 20 lat temu to było super przeżycie, no, jak tak. Na młodych chłopaków, którzy mogą ci prawdzić gazecie. No jest to... Te gazety może popularność straciły i wręcz upadły, ale w godne odnotowania wpływ na rynek miały, a powiedzcie mi proszę... Gdy pisano outside, to bardzo dobrze egzystowało. Dokładnie. Coś się tam musiało nie poukładać. Sprzedaż była, wszystko było. Wszystko teraz było. Nie ma procent w gazetach, nie ma gazet. W każdym kiosku, teraz nawet kiosków nie ma. Chłopo, a powiedzcie mi, czy planujecie tą zawartość anglojęzyczną też dodać, czy sobie odpuściliście tą edycję z 2004 roku po angielsku? Nie ma kto zaśpiewać po angielsku. Nie, tam oni by zaśpiewał teraz, nie? I jedyny operują, no teraz jest Bóg, którzy operują biegle, więc tam to już nie powiem. Zaraz tak, przejdziemy na angielski. No, please. Nie, my to zawsze traktowaliśmy jako dodatek jakby do tego, co robimy. Natomiast no załapaliśmy się jeszcze na te czasy, kiedy faktycznie można było wydać płytę na zachodzie, za tą płytę firma płaciła, natomiast to też my nie puściliśmy za ciosem, było złam zespole, nie było wokalisty, wtedy Astek odszedł i jakoś nam się to porozchodziło po kościach. Nikt z nas też nie był zdecydowany na to, żeby postawić wszystko na jedną kartę i też grać, bo jakby ciężko nam było sobie wyobrazić rzucić takie, wszystko i takie życie na walizkach, tak. Też, no bo też jesteśmy jakby to było. I chyba czas pokazał, że to była dobra decyzja. Nie śpiewany po angielsku. Nie wiem o co chodzi. Nie pójście za ciosem wtedy. No, nie miał być żony, być cały czas jeździć. Nie miał być żony, nie miał być psów, bo się bujał po knajpach, może bym skończył jak Lemmy, nie mam tam myśli legendy. Tak, pod drinkiem, wiecie, człowiek kapa. Jest dobrze, jak tak jest. Tak jest. No okej, a jeszcze takie pytanko odnośnie tego albumu, to pomijając tą oczywiście szwedzką szkołę death metalu, to kto miał na wasze brzmienie w tamtym okresie największy wpływ, kogo byście pokazali jako taki przykład? To na pewno Slayer, bo gdyby nie Slayer, to pewnie bym się nie zainteresował graniem muzyki, chociaż zaczynałem od perkusji, wiadomo, to Lombardo zawsze najlepsze ziemniaki sypał, ale no riffy typowo trashowe, slayerowe, bo bardziej oczywiście Slayer niż Metallica. Chociaż jak było się małolatem, to wszystkie zespoły, pierwsza muzyka najcięższa, jaka do mnie trafiła, to był thrash metal. Potem oczywiście to wszystko się przerodziło w death metal, potem były grindcore, hardcore. To cały czas jakby ewoluowało i cały czas nas ciągnęło w stronę większej ekstremy. Myślę, że przy okazji płyty Odłóż nam nasze winy, to na pewno niebagatelny wpływ miał już Morbid Angel, na pewno Deicide. To już były takie sytuacje, kiedy już my siedzieliśmy w metalcore, ale dalej tkwiliśmy, korzenie mieliśmy bardzo mocno wrośnięte w death metal, bo to myślę tu o całej scenie z Florydy, przecież to były zespoły, które wydawały zajebiste płyty. Był też Karkas, o którego się nie mogło przechodzić obojętnie, tak? Bo o Szwedach wspominaliśmy tak samo. A wcześniejsze przygody to wiadomo, cały thrash metal amerykański i głównie niemiecki. No. Okej, dobra, myślę, że to jest takie wystarczające azjemskie thrashu. Jakbym wskazał Creatora, to byłby błąd, czy nie? Nie błąd. Oczywiście, że nie. Creator to jest akurat zespół, który chyba najczęściej widziałem z thrash metalowych zespołów na żywo. Dwa razy miałem okazję widzieć w Katowicach w spotku, kilka razy w Warszawie. Na cześć, bo no, nie na cześć, bo to jest zespół, który zawsze z miłą chęcią będę oglądał. Teraz też byliśmy w spotku, grali przed Megadeth i razem z Sacred Rage. Więc to też był wspaniały koncert. Tego się nie odpuszcza, to jest też fascynacja z dzieciństwa, sentyment. Tym bardziej, że trzymają bardzo wysoki poziom. No może ostatnia płyta to nie jest to, co lubię najbardziej, ale generalnie to się zawsze zgadza o nim. Koncertowo oczywiście też. A tekstowo i Odpuść nam nasze winy, kto był odpowiedzialny za większość tej liryki tam zawartej?
To jeszcze był czas, że Aztek pisał teksty, to jest ostatnia jego płyta nagrana z nami i tu głównie, znaczy głównie, no wszystkie teksty napisał Aztek, tak. Kontynuowaliśmy wątki, te, które się już pojawiły na Adamówkach, jeszcze tego nie było, na Splicie z Tysiakami, z 1025, na początek Arenie Nienawiści już były te sytuacje takie, powiedzmy, gdzie symbolika religijna się przewijała na debiucie naszych sklepów, ten kraj Pana Wieki, tak samo i tutaj kontynuowaliśmy. Zresztą to tam się przewijało na sklep cały czas. Bo tą symbolikę właśnie też chciałem zapytać, bo od pierwszego pełniaka, nasze jest królestwo poprzez i odpuściłem nasze winy i jeszcze do Zmierzchu Bogów częściowo właśnie ta symbolika jest bardzo obecna. Tak, ja lubię po prostu wykorzystywać symbolikę religijną do określania pewnych sytuacji, które powiedzmy są zawarte w tekstach, które komentuję, które chcę przekazać ludziom. To też część naszej kultury, jakby nie patrzeć. Wiem, że byliśmy wcześniej poganami, ale jakby ktoś powiedział, gdzie leży nasza kultura, to by zapomniał pogaństwo, tylko powiedział, tak, my jesteśmy tutaj. To jest jakby wrośnięte, no, wiadomo, tu się żyje, tu się mieszka, dlatego o tym się pisze. Okej, dobra, a kto po odejściu Aztka przejął tekściarstwo we Frontside? Niestety ja. A czemu ten teraz niestety? Bo nigdy wcześniej tego nie robiłem i to nie jest miłe zajęcie, wygodne. Bo trzeba mieć na to pomysł, trzeba odpowiednio sklecić te słowa, trzeba potem to fajnie emocjonalnie przekazać na płycie, a potem to jeszcze obronić w wywiadach i słyszysz, że jesteś grafomanem i umiesz pisać, albo w ogóle o co ci chodzi, dlaczego piszesz o miłości na przykład, jakby miłość nie była ważnym czynnikiem naszej codzienności, dlatego to jest niefajne. Ci, co piszą po angielsku w metalu, to w ogóle nikt ich nie pyta prawie o teksty, ktoś powie, walczymy z kościołem, niech wszystkie spłoną i sprawa jest załatwiona, jesteś full, jest git, nie? Ale w naszym wypadku tak jest niestety inaczej. Trzeba głębiej spojrzeć. Ludzie muszą zapytać. Ludzie to nic nie muszą, mogą, wiesz, mogą. Przepraszam, tak. Że miło, wytnijmy to. Okej, okay, a powiedzcie mi, bo ja przygotowując się do wywiadu, oczywiście i odpuściłem nasze winy całe, przesłuchałem, ale wróciłem trochę do Prawie Martwy i tak, panowie, troszkę bym słuchał dwóch różnych zespołów, bo mam wrażenie, że trochę z ciężaru gatunkowego z Frontside zeszło w tym okresie. Tak, ale to też już zaczęliśmy na sprawę jest osobista na poprzedniej płycie. Płyta była wydana na 20-lecie zespołu. W pewnym roku, w tym 20 lat, chcieliśmy zrobić to całkowicie coś innego. I stwierdziliśmy, że rok to jest też jakaś inspiracja i to też płyty, które mamy, dosyć dużo mamy tych płyt. Począwszy od Departu, Rainbow, Led Zeppelin i wszystkich tych płytów gatunku. Chcieliśmy się z tym zmierzyć i było to wyzwanie. No i 20 lat minęło, no to idziemy w tą stronę. Ale tutaj warto zaznaczyć, że chcieliśmy ten charakter frontside zachować, więc strój nasz gitarowy pozostał ten sam, jak jest na innych płytach. Jakby energia też jest... Energia też, tak samo. Teksty są demo na te grafomańskie. Tak, wszystkie, jest. Także jest. Jedyne, co jest charakterystyka rockowa, bo są i solówki grane w innych skalach, takich bardziej rockowych, niemetalowych. I też kompozycje są zaaranżowane w ten sposób. Wiesz, zawsze to tłumaczymy tym, co jest zgodne z prawdą, że jeżeli chcesz świętować 20-lecie, to albo robisz, tak jak my teraz na przykład wydajemy, albo my jedziemy, promujemy to, że to jest po prostu rocznicowe wydanie albumów, zawiamy. Mogliśmy wtedy wydać coś w rodzaju The Best, chociaż nigdy bym się nie pokusiło to, że my jesteśmy takim zespołem, który może wydać The Best, ale mogliśmy grać koncerty, a mogliśmy zrobić coś wyjątkowego i w naszym mniemaniu wyjątkowym było napisanie po prostu zupełnie innej muzyki hardrockowej, która nie do końca jest tak daleko od muzyki metalowej. Irracjonalnym pomysłem by było robić to z innymi ludźmi, pod inną banderą, pod inną nazwą. Po prostu nam się tak dobrze pracuje, tak jesteśmy z sobą zżyci, słuchamy podobnych sytuacji, to nie może być tak, że system na nas miałby wymóc decyzję, że robimy to pod inną nazwą. Po prostu, bo to tylko to jest problem. Gdybyśmy to nazwali nie frontside, tylko backside, to kurwa by było okej. To by było okej, a tak nie jest okej. Dla nas jest super. Jeszcze jakby ktoś chciał taką, może nie komediową, ale z takim uśmieszkiem złośliwawym twarz Frontside odkryć, to odsyłam do utworu Legenda, który ma tekst jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy naprawdę. Jest o szatanie, jest. My nigdy nie ukrywaliśmy, że nie jesteśmy zespołem, który kompleksowo gra jeden rodzaj muzyki i trzyma się jednego nurtu. To jest jakby
kręgosłup tego zespołu, że robimy dokładnie to, o czym mówimy, że robimy. Więc jeśli znasz Francję i lubisz, to nie powinno cię to dziwić. Z ciekawości, wracając na scenę, wróciliście klip właściwie nie z waszego ramienia, tylko z ramienia Mystic, Powrót Balnicy. To kim jest ten tytułowy Balnita? Tak, to twój pomysł, to są jego pomysły. To są Marysza pomysły. Zobacz, jak jest fajnie teraz się tłumaczyć z tego. No wymyśliłeś to mu. No widzisz? Kurde, jak ja nie lubię takich słów. No i rzucamy. Bo to jest skomplikowany temat? Nie popsuj się. To jest bardzo prosty temat. Jak wspominaliśmy o tym, że nie byliśmy do końca akceptowani na różnych etapach przez scenę hardkorową, potem, tak jak zauważyłeś, album Prawie Martwy jest zupełnie inny niż to, co robiliśmy wcześniej. To też jakby byliśmy zdani na odrzucenie przez scenę metalową, bo znowu robimy coś innego. I można tu o nas śmiało powiedzieć, że jesteśmy jakimiś takimi banitami, bo najpierw nas wyrzuciło jedno środowisko, potem nas wyrzuciło drugie środowisko. Ale jakby tak naprawdę się zastanowić, to młody fan muzyki rockowej, ja przynajmniej takim byłem w szkole, to też byłem jakimś wyrzutkiem, jakimś banitą, bo w klasie, w szkole podstawowej, w szkole średniej, oprócz mnie... Fryzurę na pazie miałem, ale też jako jedyny, ale nie było innych metalowców. Każdy się dziwił, dlaczego ty chodzisz w elastikach, tak nazywaliśmy spodnie gumki, dlaczego zapuszczasz włosy, dlaczego wyglądasz jak dziewczyna, więc też się czułem jakby trochę inaczej wykluczony. I jak postanowiliśmy wrócić, to stwierdziliśmy, że to słowo idealnie oddaje jakby codzienność zespołu Wrocław. Cała nasza jakby w cudzysłowie kariera jest oparta o to, że zawsze jesteśmy w jakiś sposób inni. Okej, myślę, że jest to jakby całkiem sensowne wytłumaczenie tego banity, a powiedzcie mi jeszcze, skoro już mowa o powrotach i o innych rzeczach, to jakie macie wrażenia po wejściu na deski z nowym wokalistą? Coś się zmieniło? Zmieniło się tyle, że mamy na powrót dużo energii. Wiesz? Tylko tyle? Tyle się zmieniło, że wczoraj graliśmy trzeci koncert i ktoś skomentował pod zdjęciem, że wszyscy wyglądają, jak że fajnie akcja była, a Darek dopiero zacznie grać. To się zmieniło. No, tak się dobrze czułem na scenie, że nie było widać, że jestem zmęczony. Tak wszyscy. Zawsze jak przychodzi akurat Moli z młodszy, to pojawia się nowa energia. Nam imponuje to, że jemu chce się jeździć z Poznania, chce mu się grać koncerty. Był zawsze przygotowany na pierwszą próbę, kiedy przyjechał, kiedy chcieliśmy zobaczyć, jak on śpiewa, kim jest, to był super przygotowany, więc to też jest takie nobilitujące. I jakby no my nie wróciliśmy z jakiegoś powodu, że nas kontrakt do tego obliguje, tylko wróciliśmy wtedy, kiedy chcieliśmy, kiedy podjęliśmy decyzję, że chcemy kogoś znaleźć. I zjawił się Moli. No naprawdę, kurde, dobrze nam teraz to. Wczoraj trzeci koncert. Wczoraj trzeci koncert zagraliśmy. To było zajebiście. Super. Przy okazji dziękuję wszystkim, że nas wspieracie, że jesteście z nami. To jest 30 lat. Nie znam innego zespołu, od którego by odeszło dwóch wokalistów w trakcie tego czasu i przyjmujemy następną osobę i jest okej. Okay. Także dziękujemy.
Czyli podsumowując, Balnita powrócił wtedy, kiedy poczuł, że jest potrzebny, a wy wspomnieliście coś na swoich socialach o specjalnym secie. Jak go dobieraliście, żeby właśnie uświętować tą rocznicę? Znaczy teraz podzieliliśmy generalnie sety, są dwa sety. Jest set festiwalowy, który właśnie jeszcze wczoraj uczyniliśmy i mamy specjalny set, który będziemy grali na trasie z Vaderem i z Doblor. Będzie on w głównej części oparty na właśnie płycie i odpuść nam nasze winy, ale oczywiście pojawią się też niespodzianki. Jak go dobierać? No musieliśmy go tak dobrać, z racji tego, że mamy to 20-lecie tej płyty, więc na pewno część dominująca będą kawałki z tej płyty. Będzie jeszcze. Zawsze. Widziałem zdjęcie dzisiaj na setliście. Tak. Nie, dobieramy numery tak, żeby nam się fajnie grało, bo to, wiesz, mamy 9 krążków już jakby na rozkładzie jazdy. Jest czego wybierać. Jest czego wybierać, nie sposób po prostu zagrać wszystkiego. Natomiast o tyle to jest teraz fajne i ciekawe, że doszły do seta kawałki, których nie graliśmy nigdy, albo graliśmy 20 lat temu. Więc dla nas też to jest ciekawe. Fajnie. Ale mamy je ograne, spokojnie. Tak. Będzie git. No to my w to wierzymy i trzymamy kciuki, żeby Darek nam tutaj się chociaż trochę zmęczył, żeby ta energia była widoczna. Słuchajcie, w klubach będzie bardziej gorąco. A my sobie jeszcze porozmawiamy o tym, jak to było, kiedy Frontside się zakładało. Tutaj myślę, że do Mariusza niestety bardziej będzie pytanie wciążające, bo Darka, jak wiemy, jeszcze do czasu albumu i jest pisane nasze winy nie było. Czyli co chcesz wiedzieć? No wiesz, jak to wyglądało z twojej perspektywy, żebyśmy mieli jakieś zachowane materiały, żeby fajnie mogli przed koncertem obejrzeć sobie i wysłuchać, jak to wyglądało we Frontside od początku. Od początku, to przecież do klasyczny zestaw sytuacyjny pod tytułem w naszym wypadku dzieciaki z rozbitych rodzin, w moim wypadku dzieciak, który nie miał warunków fizycznych, w przypadku Astka on akurat miał, ale nie poszedł w sport, ja nie poszedłem właśnie z tych powodów. Co można było robić w latach 90. Mogłeś się dobrze uczyć w szkole? To nie szło. Mogłeś po prostu iść w sport? Mogłeś iść w muzykę, na ten przykład teraz możesz zostać youtuberem, influencerem, iść w sport. Więc wtedy mieliśmy takie zajawki, można też było nic nie robić, stać na klatce, falić fajki i skubać słonecznik. Ciężko było się dobrać personalnie, bo mieliśmy zamiłowania tego typu, że mało ludzi słuchało hardcora, mało ludzi słuchało metalu. Ciężko było kogoś znaleźć, łatwiej było znaleźć kogoś, kto chciał grać tylko metal, albo punk rock, albo hard rock. Także my mieliśmy to szczęście, przede wszystkim ja i Jastek, że gdzieś tam nasze drogi się złączyły w pewnym momencie i postanowiliśmy razem grać, bo ja miałem wcześniej zespół grindcore'owy My Life, a Jastek miał zespół rap rockowy chyba, tak to można nazwać. Dirty Flower? Tak, Dirty Flower, gdzie grał z Nowakiem notabene, naszym basistą. I co, no początki były trudne, no nie było sprzętu, nie było też wyobrażenia, co jako zespół człowiek chce osiągnąć. No, szczęściem było zagranie każdego koncertu, szczęściem było nagranie demówki, rozdawanie jej znajomym, bo to tak się odbywało kiedyś. Sami robiliśmy wkładki, sami robiliśmy nalepki i po prostu z roku na rok apetyt rósł w miarę jedzenia. Była następna demówka, to wydaliśmy je ile? W sumie 3 były demówki. Potem gdzieś tam pojawiliśmy się na składaku kompaktowym, no i pojawiło się marzenie, żeby wydać coś na płycie kompaktowej. Najpierw był split z Tyziakami wspomniany, potem był debiut i potem to już historia jest taka ogólnie znana dla tych oczywiście, którzy się interesują zespołem Francji. Dużo zmian personalnych, dużo problemów sprzętowych, ale to norma, no, norma u wszystkich. I tak, no, Hedy, Unitry, Eltron, Vermona. Ale ja myślę, że to wszystkie zespoły. Ja potwierdzę twoją historię, ponieważ mnie to się wydarzyło 5 lat później, bo właściwie w 98 roku też zespół szkolny. Ja też zaczynałem od bębnienia na garach, ale z racji tego, że ten sprzęt był bardzo drogi, no to zdecydowałem się na gitarę. Poprosiłem tato kupi najmniej gitarę, tata kupi. I tak już poszło. 5 lat później, ale podobna historia. Pierwsze koncerty oczywiście na apelach szkolnych, tak jest. W domach kultury, potem jak się grało w jakimś mieście oddalonym o ileś tam kilometrów, to się jeździło autobusem albo pociągiem, w jednej ręce gitara, w drugiej head. No przygody, to się fajnie pamięta. Ale to też myślę budowało charakter i zawziętość, bo jak chciałeś coś robić, to robiłeś i nic ci w tym nie mogło przeszkodzić. Nic się
nic się nie liczyło i w naszym wypadku tak zawsze było. Także słuchajcie, jak myśmy mieli kiedyś. A potem przyszedł rock and roll i było dobrze. Okej, okay, a czy w waszym przypadku i każdego z was to, że mieliście tę styczność praktyczną z perkusją, jakoś wpłynęło na wasze postrzeganie muzyki, na to, jak tworzycie i jak postrzegacie muzykę? Ja uważam, że tak, bo dla mnie rytm jest bardzo ważny i cały drive numeru, kurczę, to musi chodzić, ta przysłowiowa nóżka musi stukać. I jakby też zwróciłem uwagę w przypadku z Zubem Tombe, którego jestem fanem, że najlepsze płyty zespół pisał wtedy, kiedy pisał te numery bębniarz, Nick Anderson. Kiedy on odszedł, to już z tą muzyką bywało różnie. Teraz lideruje na gitarze w Helicopters i to mi się akurat za bardzo nie zgadza. Jest fajne, ale nie, powinno być jeszcze fajniejsze. Darek, jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy to, że miałeś styczność z perkusją, wpłynęło jak na to, jak grasz dzisiaj? Tak, wpłynęło bardzo, bo bardzo szybko się chciałem pozbyć tego instrumentu. Nie dałem po prostu sobie rady. Za dużo wytycznych i nogi, i ręce, więc skupiłem się całkowicie na gitarze, ale dla mnie rytmika to rzeczywiście jest bardzo ważna i u nas ta rytmika, akurat nasza sekcja jest ze stali, tak, w postaci Nowaka. Ale o tym, że jesteś bliżej dziewczyn z gitarą, to nie powiesz, nie? A za perkusji to cię nie było widać, to nie powiesz. Tak, za bębnów nie było widać, a z gitarą jesteś zawsze na pierwszym planie. A jeszcze jak masz wyskową gitarę i widowiskowo grasz, sukces morowany. Czyli ja. Bo to musimy to powiedzieć jasno. Ja nie gram, ja wyglądam, on gra. Jak wygląda, to widzicie. Nie, to między nami jest duża różnica po prostu, ale taki mamy podział. Ja piszę muzę, Darek gra solówki w prędkości światła. Tam się zgadza wszystko. No i masz jeszcze wiedzę. Wiedzę, tak. Którą przekazujesz młodym, padawanym. Przekazuję młodym, tak. Mam to przyjemność uczyć w Szkole Rock Discipline w Katowicach, jednym z oddziałów, który oddział mamy w Warszawie. Zapraszamy do współpracy. Czyli tutaj Darek, tak jak trochę Mark Spider z Vadera, też dba o wychowanie młodzieży w dobrym duchu. Tak, że ja mam trochę inną fryzurę, ale coś takiego. Dokładnie. Bo Marek ma dwie bosy, ja nie mam. Zaskakujemy czasem prowadzącego, bo no widzę na chwilę. Znamy się z Markiem i z Vaderem, tak, także tak. Nie będzie żadnej wojny. My mamy nadzieję, w każdym razie powiedzcie mi, jak to tam u was jest, bo wspomnieliście o podziałach na granie i wyglądanie, a czy we Frontside panuje demokracja, czy ktoś ma jednak ten głos decydujący w ważnych sprawach? Zależy w jakim. Organizacyjnie ma Toma, a muzycznie w sumie ja to mam. Tak. Ale to nie oznacza, że nie ma oporu. Ideologicznie to się nawet nie sprzeczamy, bo jakoś... Jakoś to się wszystko spina, dlatego że tak, ten skład jest u nas stabilny. Oczywiście oprócz wokalisty, znaczy teraz już jest super. Bo pomoli się do super wtopił, mimo tego, że jesteśmy o dekadę, niektórzy nawet już prawie dwie starsi od niego. Także super. Jest kolektyw, no, który tam na pewno sobie wyznaczy jakieś kolejne fajne cele, które do których będzie wydarzyć. Ale mamy też w zespole Mondrale. Mamy Mondrale. Najstarszy. Lecimy. Musimy go słuchać, liczyć się z jego zdaniem, tak, ale wymądrza się. Basista. Czyli tak zwany zespołowy, to poprawcie mnie, jeżeli się mylę, Gandalf. Tak, on dokładnie wygląda jak Gandalf. Tak. Nie wiadomo jeszcze, jak długo będzie wyglądał jak Gandalf. No, planuję obcinkę brody i włosów, także póki co jest Gandalfem, potem zobaczymy. Jakaś ksywa się przyklepi. Przyklepi. Tak jest. Wiem, że tutaj troszkę fanserwisu trzeba uprawiać i popłynąć w stronę płyty z 2006 roku, bo niektórzy to na backstage'u wiem, że mi by nie darowali. I muszę się was zapytać o wasz utwór wspomnienia, jak relikwie, bo jest to utwór no najszerzej znany. Jak rzucam frontside, to od razu z tym utworem ktoś wskakuje mi na twarz. Ale co chcesz wiedzieć? O kulisach powstania i o takiej dość nietypowej stylistyce, bo jednak te zaśpiewy czyste, wokalne, to tak z frontside mi kontrastowały dość mocno.
Wiesz co, no akurat na tej płycie to słychać bardzo wyraźnie, ale nie była to nowość w naszym wypadku, bo na demówce już mieliśmy w utworze Alarm chociażby, głos damski w utworze. Kurde, jaki tam jeszcze... Pytaj mnie, chłopie. Uchwyć ten cień, tam też mamy damski wokal, to mówię o demówce Moja własna tolerancja. Natomiast na płycie Nasze Królestwo i Chwała na wieki też mamy wokal melodyjny, akurat nie damski, na Tysiakach, na spicie z Tysiakami. Też Aztek śpiewa tam akurat melodyjnie w utworze Legiony Śmierci i też jest melodyjne Pięciu Wspaniałych Chłopców z Piekła. Więc jakby to nie była nowość, natomiast tutaj to było zrobione w taki sposób, no udało się zrobić w sposób nośny i hitowy. Więc to na pewno, to tak jak wspominałeś, jest to chyba bardzo, najbardziej znany numer Flancel. W kulisach powstania chyba nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej niż to, że chcieliśmy zrobić płytę z dużą dawką melodii. I nawet nie stawialiśmy na to, że to będzie pierwszy single, bo wybraliśmy akurat Wybraniec, który okazał się singlowym kawałkiem, a ludzie pokochali wspomnienia Grylki. To wynikało też z tego, że Aman miał możliwości wokalne. Tak. Gdzieś tam otworzyły nam kolejne drzwi do melodii, takiej rzeczy. Tak, i przyjmując Amana do zespołu, jak i teraz Moliego, też nie chcieliśmy sobie zamykać pewnych furtek. Chcieliśmy mieć zawsze wokalistę wszechstronnego, który potrafi po prostu realizować pomysły, gdyby się takie pojawiły. I akurat Aman wiele mu zawdzięczamy, bo dużo płyt jak nagraliśmy naprawdę fajnie i pewnie bez niego by nie powstały. To bardzo ważny kawałek, przypuszczam, że dla niego też. Okej, tak już panowie wspominacie o tych demówkach, to czy nie kusiło was, żeby je odświeżyć, żeby wyciągnąć je z tej przysłowiowej szafy i przypomnieć ludziom? Kusiło i to zrobiliśmy. 10 lat temu. Tak? 10 lat będzie, nie? No może nie. Ron masowego rażenia? Nie. Korzenie. Na korzeniach mamy wszystkie demówki plus jakieś nagrania takie, które gdzieś tam były na kompilacjach kompaktowych, gdzieś były coś tam chyba jeszcze na odrzutki były chyba odrzutki sesji były tam niepublikowane, chyba 5 czy 6 dodatkowych numerów tam było. To faktycznie wyszło, ale chyba już tego też nie można kupić. To wyszło w takim boksie czy płytowym też oczywiście w firmie MSD. Okej, dobra, to pardon z mojej strony, a ja mam do was panowie jeszcze pytanie, jako że macie lat już na tej scenie wiele, to jak i tutaj Darek oczywiście wspiera techniczną i merytoryczną wiedzą co do gitary, a jakie mielibyście radę dla młodych muzyków, którzy dopiero gdzieś tam swoją przygodę z rockiem czy metalem zaczynają? Przede wszystkim wyznacz sobie cel i do niego dąż i nie poddawaj się. To najważniejsze. Mimo tych wszystkich przeciwności, bo cały czas będzie pod górę, nie zawsze będziesz, jak osiągniesz sukces na samym szczycie. Więc trzeba cały czas pilnować i mieć oczy dookoła głowy. Tak jest. I cały czas życzliwi są z każdej strony. Tak jest, którzy ci będą chcieli gdzieś pociągnąć za nóżkę w dół, także nie poddawajmy się i nie brnijmy gdzieś w dół, tylko do przodu i do sukcesu. Szukać trzeba swojego charakteru, no nie małpować tego, co jest akurat teraz popularne, co jest modne, bo to jest działanie na krótką metę. To chyba się nigdy nikomu nie opłaciło, a jest to niestety w Polsce bardzo, bardzo modne. I to mówię o małpowaniu konkretnych zespołów. Kiedyś to było bardzo modne, bo małpowali DF, małpowali, no wiadomo, Metallica, Sepulturę też pamiętam, tak bardzo poważnie, w sensie i muzycznie, i brzmieniowo. Teraz black metal jest na topie akurat. No, więc lepiej robić, mieć pod górę, to potem zaprocentuje. I robić coś oryginalnego, nawet jakby ci kumple mówili, że co ty tu grasz, bo ja tego nie rozumiem. No to jak masz rozumieć, jak słuchasz tylko tego, co jest popularne? Nie ograniczajmy się do jednego gatunku muzyki. Inspirować się sytuacjami, które są mało popularne, a równie zajebiste niż te, co wszyscy wszędzie znają i słuchają. I poszerzajmy swoją wiedzę na temat muzyki, bo to otwiera bardzo szeroko oczy. Na wszystko. Właśnie, czy z perspektywy waszej wiedza muzyczna, to przygotowanie teoretycznie jest równie ważne jak praktyka? Jak to z wami jest? Dwie szkoły masz. Tak. Bo ja to robię wszystko tak, jak mi się wydaje, że powinno być zrobione, a Darek... Ja już mam przygotowanie. Od 2-3 lat już masz przygotowanie, tak, przygotowanie takie merytoryczne i teoretyczne. No, też byłem, może nie wrogiem, ale uciekałem od tego przez wiele lat. Do czasu, kiedy poszedłem też sam do szkoły, sam zacząłem się uczyć i
gdzieś posiadłem tą wiedzę, no i ona bardzo ułatwia później przy tworzeniu muzyki pewne rzeczy. Otwiera oczy, wszystko, generalnie się wszystko zmienia. I tak jakbyś się uczył instrumentu na nowo, więc polecam. Okej, właśnie graliście ostatnio w Cieszanowie, zamkniemy sobie tematem koncertowym tą przesympatyczną rozmowę. Powiedzcie mi, bo wielu ludzi pewnie jest ciekawych, jak to jest być w trasie, żyć w trasie i, i funkcjonować po prostu w ten sposób przez pewien wycinek swojego życia? To akurat jest krótka trasa, ale która wymagała przebycia w busie wielu kilometrów, no bo mimo tego, że nie, 3 godziny w sumie jechaliśmy. Generalnie tą długą trasę to przeżyjemy za chwilę, teraz to było spoko. Bo będziemy mieli bardzo duże przeloty, na przykład ze Szczecinka do Rzeszowa, no i później... I do Szczecinka musimy dojechać. Do Szczecinka musimy... Generalnie, jest nas kilku kierowców, więc jesteśmy w stanie się odciążać, jeśli chodzi o kierowanie busem, bo busa mamy swojego. Jesteśmy już na tym etapie, że mamy busa swojego i nie musimy wypożyczać, więc ta logistyka jest gdzieś w miarę ułożona, no i staramy się nie przemęczać, jeśli chodzi o kierowanie. Więc jest takie, wiesz, Nightdinerze? Nie, imprezowałem. Ja też, właśnie imprezowałem, a teraz jedziemy po prostu na trasę Nightdinerem, czyli razem z Vaderem i z... Dobrze, nie wiem tego na pewno. Zobaczymy za parę dni. Generalnie będziemy po raz pierwszy jako zespół Frontside w Nightdinerze. Razem z tak super sprawowanym zespołem jak Vader. Zobaczymy, jakie będzie. Mieliśmy takie epizody długie, na przykład na trasie w Wielkiej Brytanii, kiedy 2 tygodnie podróżowaliśmy kamperem przez 7 To było super życie. To jest fajne życie, jak się nie pamięta codzienności, o rachunkach, o problemach, o tym, że trzeba wrócić do żony. Do żony, do piesków. Do piesków. Czy do rodziny. No. Ale generalnie myślę, że lata rock'n'rolla mamy za sobą, ale bo może o to też pytasz. Kiedyś było ciężko. Kiedyś picie było równie ważne, jak stanie na scenie. I jeszcze nieważniejsze, bo były takie koncerty, że już się myślało o imprezie, jaka będzie po koncercie. Teraz już z tego wyrośliśmy, a może po prostu się zestarzyliśmy i teraz podchodzimy bardziej profesjonalnie do grania. Okej, myślę, że to jest wyczerpujący temat, jeżeli ktoś chciał dowiedzieć się, czy Frontside dalej rock'n'rollowo, ogień na scenie, ale tego ognia poza sceną troszkę jakby mniej. Ja wam, panowie, bardzo serdecznie dziękuję za was poświęcony czas i pozytywną energię oraz przepięknego pieska, który również nam przez całą rozmowę towarzyszył. Wstawaj mi, ja tutaj też masz robotę do zrobienia. Jesteś tu? Dziękujemy serdecznie, to był bardzo fajny wywiad. Polecamy się na przyszłość, tak jest. Dzięki, wpadajcie do Frontside, obczajcie koniecznie reedycję, która wychodzi już 25 sierpnia. Empikach, nie empikach, przez Mystiki, nie wszędzie będzie, jak będziecie chcieli kupić, dostać pre-order. Zapraszamy na trasę. Wszystkich, tak jest. Wszystkich, młodych, starych, wszystkich. I oczywiście zapraszamy na nadchodzącą trasę, która zawita również do Szczecina. Dzięki wam serdecznie. Stay tuned. Zapraszamy. Hej. Stay tuned, stay heavy. Dzięki. Stay heavy, zawsze.